Hejka, dzisiaj nagrywam dla Was daily vloga. Tutaj jest moje śniadanie. Kanapki z dżemem morelowym oraz ze śliwkowym. One są bardzo fajne, te dżemy, bo są zdrowe i smaczne, bo są 100%. I tutaj mam jeszcze kakao w kubku od Oliwii Tomczak. Bardzo Ciebie pozdrawiam. No i ten kubek teraz świetnie pasuje, bo u mnie spadło mnóstwo śniegu, a dzisiaj wychodzę, więc Wam może potem pokażę. A teraz biorę się za jedzenie. Ja już się ubrałam, jestem dzisiaj w bluzie Justina Biebera i chcę Wam powiedzieć, bo po takim mini haulu, w takim daily vlogu, niektórzy mi to rzucali, że kupuję bluzę tylko ze względu na kolor, a nie dlatego, że jestem fanką Justina Biebera. W tamtym daily vlogu mówiłam też, że kupiłam tą bluzę, bo go lubię, ale był za długi, więc go skróciłam i akurat tego elementu nie było. No teraz chcę Wam powiedzieć, że nie kupiłabym tej bluzy tylko jeśli kolor by mi się podobał, a nie lubiłabym Justina Biebera. Nie jestem jakąś jego mega wielką fanką, nie wiadomo jaką, ale lubię jego piosenki, słucham ich czasami, znam parę. No i słuchajcie, nie kupiłabym tej bluzy, gdybym po prostu go nie słuchała. A ta bluza ma i ładny kolor, i lubię Justina Biebera, tak więc wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego, że ją noszę. Zobaczcie, jak nasypało śniegu. Jesteśmy w galerii, właśnie wchodzimy do kina. No i teraz idziemy kupić popcorn, nachosy i takie sprawy. Monolith Films przedstawia. Podobał film? Okej. Okej? No to fajnie, moim zdaniem też był fajny. No i on jest zarówno dla starszych, jak i młodszych. No i mi się też podoba, moim kuzynowi też, tak więc Wam polecam. Nie może robić. Naciskasz i... O ja, taka płyta. Czekaj, damy takie nowe. Dobra, teraz się wypowiadam mojego kuzyna, jak mi się podobało. Jak Ci się podobało? Fajnie było. No. Tak więc teraz idziemy do Pizzy Hut. O, i teraz jest takie wiele dobre oświetlenie, bo tutaj są takie lampy. Gdzie jest Michaś? Michaś, pozdrawić widzów? Pozdrawiam. No. Ja też. Nie tak blisko. Już wróciliśmy do domu, jestem w innej bluzie, bo się poprudziłam lawa, kiki, miałam tutaj plamę z czekolady. No i pokażę Wam, co kupiliśmy w sklepie z importowanymi słodyczami. Pierwsza rzecz to jest taki Marshmallow Fluff, to jest pianka fiankowa. I widziałam już na dużej ilości filmików, jak ludzie to jedzą. Ale jeszcze nie miałam okazji, tak więc sobie przetestujemy. Tutaj to odkleję. I jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Domyślam się, że jak pianki oczywiście. Super. O, jacie. No jacie, ja to mam talent po prostu. Dobra, niech już tak będzie. No i zobaczmy, jak to smakuje. Jest w takiej konsystencji, jak taka rozpuszczona pianka. Wzięłam sobie na łyżeczkę i uwaga, uwaga. Smakuje to rzeczywiście jak rozpuszczone pianki, jest to bardzo dobre, ale myślę, że będzie to lepiej smakować na przykład na tostach albo jakichś ciasteczkach, bo teraz to jest sama słodycz. No i bardzo mi to smakuje, kupiłam to w Galerii Bałtyckiej na takim stoisku z zagranicznymi słodyczami za 12 zł, było przecenione z 18, tak więc wydaje mi się, że było warte swojej ceny, bardzo mi smakuje. Mam jeszcze takie mini Oreo. Domyślam się, że będą smakować jak normalne, tylko że mniejsze. Ale no to jest właśnie fajne, że mam takie miniaturki. No i kupiłam taki zestaw Neru Neru Ne. I to jest gęsta mega pianka. Kto wie, kogo to tekst? Gęsta mega pianka. No i jestem bardzo ciekawa, jak to mi wyjdzie. Jeśli byście chcieli, żebym nagrała filmik, jak to robię, no to koniecznie napiszcie w komentarzach. Tak więc, kurczę, naprawdę jestem zadowolona, bo kupiłam to w Kuchniach Świata, również w Galerii Bałtyckiej, bo dzisiaj tam byliśmy. I to jest smak winogrona. Zresztą wszystko dokładnie Wam pokażę, jeśli będziecie chcieli, w filmiku, gdzie to robię. Tak więc już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że będziecie chcieli, bo ja z chęcią nagram.
Hejka, jest już drugi dzień, a właśnie mi zmieniam w klatce i w ogóle zobaczcie, jakie one tutaj mają wielkie królestwo. To wypełnienie celulozy, sznureczki, one same w ogóle poobgryzały z tego i z innych, z drabinki też. I to było zawieszone na metalowej zawiesze, one to koło zawieszki jakby obgryzły. I teraz sobie zaciągnęły do domku, ale teraz im będę zmieniać. Tak więc muszę je wyjąć i za chwilkę zacznę wszystko robić. Zobaczcie, jak one to wszystko mają tu w tym domku, jak te nitki mają poprute. Ja cię kręcę, nie? Ja po prostu nie wyobrażam, że one takie coś zrobiły przez tydzień. Ja zawsze kładę górną część klatki na biurko i na razie je tutaj wpuszczam. Czyszczę tą dolną część, czyli jakby to akwarium, a potem wpuszczamy do akwarium i czyszczę tą klatkę. Tak więc na razie sobie tutaj Stellę i biorę Belle. One to zrobiły przez 2 tygodnie, zobaczcie, zmieniam im co tydzień, ale tydzień temu im to wszystko zostawiłam w domku, żeby miały cieplusia, bo wtedy były te wielkie mrozy i tak dalej. No ale teraz im chyba wszystkiego nie zostawię, bo tego jest naprawdę bardzo dużo i no zrobię sobie na nowo oczywiście, a też wyjmę im prawdopodobnie część, dlatego że one w tym domku też się załatwiają i wiecie, jest też nieprzyjemny zapach czasami. Już im tutaj wszystko w klatce pozmieniałam, teraz je wpuszczam, to jest bawełna, zostawiam im ten sznureczek, resztę wyjęłam. Bo był nieprzyjemny zapach, tutaj jeszcze je mogą na nowo poukładać. Potem im jeszcze dam celulozę, dołożyli się truskawki, jedzonko już mają, Stella się zainteresowała od razu. Bella ogląda sobie. No, a domek na razie jest pusty, ale tutaj już mają wypełnienie, potem jeszcze będzie celuloza, ale najpierw niech sobie to ułożą. I teraz im będę sprzątać tą górną część. Ja właśnie wychodzę do babci i ciekawe, czy po powrocie już sobie zrobią ten domek. W ogóle on jest tak obgryziony już strasznie przez nie, że jak będę im kolejny raz wymieniać, to już kupię nowy. Jak na razie to one sobie go w ogóle wywróciły w ten kąt klatki do góry nogami, ale ja im tam tego nie przestawiam, bo już raz przestawiłam, one sobie tak robią. No zresztą zobaczymy, jak to wszystko sobie urządzą, jak wrócimy. Jesteśmy już w samochodzie. Fajnie, że dzisiaj nie ma takiego mrozu, że szczypią policzki. Już wyszło słońce, no jest jeszcze śnieg, ale mam nadzieję, że już niedługo przyjdzie do nas wiosenna pogoda. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Teraz czekamy na obiad, w sumie to jeszcze tylko na brokuły i ziemniaki, bo już razem z Michałkiem i mamą pomogliśmy. Przyniosłam mój ulubiony sos orzechowy, on jest do mięsa, ale żeby nie było żadnych niedomówień, tak jak kiedyś przy naleśnikach, no to chcę wam powiedzieć, że to nie jest taki sos jak słodkie masło orzechowe, on jest bardziej wytrawny właśnie do mięsa, tak więc mam nadzieję, że teraz nie będzie żadnych niedomówień i wszyscy zrozumieją. Właśnie wróciliśmy do domu i ten domek sobie został tutaj. Widać, że go nie przeniosły. O, już Stella wychyla. Tutaj sobie dały troszeczkę celulozy, a tak to wszystko obtoczyły tą nie wełną, tylko bawełną. No i wydaje mi się, że one potem to jeszcze bardziej jakby tak postrzępią, bardziej do środka dadzą, a może tak zostawią, ale wydaje mi się, że będzie tak jak w pierwszej wersji, bo tak zazwyczaj robią. I widać, że tutaj spały moje myszki po Stelli. Zobaczcie, jak ona jest słodka, ojej. Ojej, mała myszka. A tak w klatce to bez żadnych zmian. Jedzonka troszeczkę pojadły. I w ogóle nie wiem, czy ktoś z was to widział. Ale tutaj ta drabinka dotykała prawie do jedzenia i czasami im wadziła. A one też wszystko obgryzły. I w sensie nie obgryzły, że jadły, tylko pougryzały tutaj i wsadziły sobie do domku. Tak samo tutaj jest tylko zawieszka już. Będę musiała to odpiąć po tym sznurku. O, a właśnie, ten sznurek zapewne mają gdzieś tam w środku. O, widać go tutaj z boku, zobaczcie. Tam z tyłu lekko. No a go im zostawiłam, żeby miały tak coś trochę ze starego domku. No i wydaje mi się, że takim będzie przyjemnie. Tutaj są wszystkie paczki, które od was dostałam. Tak więc teraz będziemy otwierać. Mam list od Amelki, tak więc bardzo ciebie, Amelko, pozdrawiam. A teraz otwieram.
Od Ameryki dostałam takiego ślicznego fanarta, bardzo dziękuję. Tutaj jest kolejny list, nie wiem od kogo, ale może dowiem się w środku. Od Gabrysi dostałam takiego fanarta, bardzo Ciebie Gabrysiu pozdrawiam. A kolejny liścik jest od... O, nie wiem kogo, tak więc w środku się zapewne dowiem. Od Ameryki dostałam taki fanart, lizaka, bransoletkę oraz taki odblask. No i standardowo konfetti, tak więc teraz wysypuję je na siebie. Koperta mi aż spadła. Wow, kolorowe. Bardzo Ciebie pozdrawiam, Amelko. A teraz przechodzimy do kolejnego listu. Kolejna przesyłka jest od Wiktorii, tak więc ją otworzę. Bardzo Ciebie, Wiktorio, pozdrawiam. Od Wiktorii dostałam list i w nim jest pytanie, jakim programem montujesz filmy. Ja montuję w Corelu. Tutaj dostałam od Wiktorii takiego fanarta, a tutaj są od niej i jej koleżanek. Bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam wszystkie dziewczyny. O, i dostałam jeszcze taką bransoletkę. Od Weroniki dostałam taki listik. Niestety koperta się poturbowała, ale zawartość wydaje mi się, że nic się z nią nie stało. Tutaj jest jedynka. Otworzę i tutaj jest... A, sypie się brokat. Wysyp na siebie, tak więc mam nadzieję, że to nie brokat, bo skądś się sypie brokat. Tak więc teraz to otworzę i Wam pokażę coś w środku. Bardzo Ciebie pozdrawiam, Weroniko. W środku był list, ale dziewczynka poprosiła mnie, żebym go nie czytała. I tutaj jest jeszcze konfetti, ale niestety jest z brokatem. Tak więc wysypię chociaż sobie na rękę i trochę mi się nawet posypało na kołdrę. Tak więc bardzo dziękuję i Ciebie pozdrawiam. A teraz przechodzimy do kolejnej przesyłki. Kolejna przesyłka jest od Leny, tak więc otwieram i bardzo Ciebie pozdrawiam. Od Leny dostałam list, tilajty oraz 68 groszy, tak więc bardzo Ciebie pozdrawiam. Kolejna paczka jest od Zuzi, otwieram, bardzo Ciebie pozdrawiam. Przesyłka jest od Zuzi i Wiktora, tak więc bardzo Was pozdrawiam, tutaj są fanarty. No i dostałam także harmonikę, takie dwie figurki, samochodzik. I tutaj jest jeszcze taka książeczka, gdzie można sobie układać różne postacie. Bardzo Wam dziękuję za przesyłkę. A, tutaj jest jeszcze konfetti. Bardzo Wam dziękuję za przesyłkę, a teraz przechodzimy do kolejnej. Tutaj mam kolejną przesyłkę. Jeszcze nie wiem od kogo, tak więc za chwilkę się dowiem. Tutaj są takie dwa pakunki dla Cookie Mint i dla Michałka. Tak więc najpierw otworzę to dla mnie i pokażę Wam, co jest w środku. I jestem ciekawa, czy będzie tam napisane, od kogo dostałam tą paczkę, bo jeszcze nie wiem. Ta paczka jest od mojej imienniczki Oliwki, dodatkowo jest w moim wieku, oglądam ją od 3 lat, więc jest mi naprawdę bardzo miło. Dostałam taki zeszycik, T-Light, taką nową pomadkę do ust, batonik Oreo, taką gumę z Chupa Chupsa, karteczkę Love You, no i jeden z moich ulubionych kiśli, truskawka kiwi, tak więc bardzo się cieszę, wszystko jest nowe, naprawdę mi się bardzo podoba. A teraz zobaczmy, co się kryje tutaj. Hejka, patrzcie, co dostałem od fanki Oliwki. Ale fajne rzeczy. Taka fajna książka. Angry Birds w drugiej wersji. Batonik. Kisiel. Pewnie Oliwka zje, bo bardzo lubi, a ja nie. I jeszcze takie fajne naklejeczki i coś z lizakami. I pozdrawiam! Przesyłka jest naprawdę super, Michałkowi też się podobało. Bardzo Ciebie, Oliwko, pozdrawiam. A teraz przechodzimy do kolejnej paczki. Tutaj mam paczkę, która jest od Oli. Bardzo Ciebie pozdrawiam. A teraz ją otworzę i pokażę Wam, co się kryje w środku. Od Oli dostałam takie rzeczy oraz budyń, ale proszę naprawdę, żebyście mi nie wysyłali tak dużo zabawek, bo na serio nie mam już gdzie ich chować, ale tak czy siak bardzo dziękuję. No i dostałam też takiego bardzo ładnego fanarta. Dziękuję i Ciebie pozdrawiam, Olu. A teraz ostatnia paczka, która jest od mojej imienniczki Oliwki. Bardzo Ciebie pozdrawiam. No a teraz ją otwieram. Ta przesyłka jest od Oliwki, Michała, Wiktorii oraz Bartka. Bardzo Was pozdrawiam. Dostałam takie dwa fan art. Oj, czekajcie.
takie dwa fanarty. I tutaj są jeszcze rzeczy, które dostałam od Was. Jest taka pisanka, zeszyt, linijka, gwiazdka, grosik na szczęście, taka maska, takie pieniążki fałszywe, wieloryb, no i parę innych rzeczy. Bardzo dziękuję za wszystkie przesyłki. Ja teraz będę powoli szykowała się do spania, ale mam dla Was jeszcze taką jedną sprawę. Wiem, że bardzo się staracie przy tych paczkach. Mi jest bardzo miło, jak dostaję jakąś przesyłkę, ale chcę Was bardzo poprosić, żebyście nie wysyłali mi używanych rzeczy. Wiem, że ktoś może na przykład nie mieć pieniążków, ale mi wystarczy na przykład jakiś fajny list albo rysunek. Naprawdę nie musicie mi w ogóle wysyłać jakichś takich rzeczy. Tak więc oczywiście dziękuję bardzo za wszystkie przesyłki. No i tak w ogóle to nie chodziło mi teraz tylko o ten odcinek, tylko tak o wszystkie, bo się z tym dosyć długo wstrzymywałam. To na tyle w tym odcinku. Wszystkich moich widzów bardzo serdecznie pozdrawiam. No i polecam na moje social media, Instagrama, Snapchata, Facebooka i Musical.ly. To na tyle w tym odcinku. Pa, pa!